Małopolska w deszczu. Groźnie wezbrały rzeki Małopolska. Alarm powodziowy w powiecie oświęcimskim. W wyniku intensywnych opadów deszczu przekroczony został stan ostrzegawczy na Wiśle i stan alarmowy na Sole. Starosta oświęcimski Marcin Niedziela zdecydował się wprowadzić we wtorek wieczorem alarm powodziowy w powiecie. Na terenie gminy Brzeszcze doszło do lokalnych potopień. Pracownicy urzędu gminy na bieżąco monitorują sytuację. Od godzin porannych akcje pompowania rozlewisk prowadzą jednostki OSP z Brzeszcz, Jawiszowic i Boru, podało starostwo. Poziom Wisły w punkcie pomiarowym w Jawiszowicach wynosi 641 cm. Stan alarmowy wynosi tam 630 cm. Soła w Oświęcimiu ma 525 cm. Alarm wynosi 470 cm. Utrzymuje się trend rosnący. Wcześniej alarmy powodziowe ogłosili prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek. W około 50 stacjach przekroczony stan ostrzegawczy rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przekazał, że poniedziałkowe i niedzielne opady doprowadziły do wzrostu stanów rzek przede wszystkim w województwach małopolskim i śląskim. W około 50 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy, a w czterech stan alarmowy. Dotyczy to rzek na Śląsku, Przemszy stacja Piwoń i Brynicy oraz dwóch w Małopolsce, Soły Oświęcim i Wisły Jawiszowice. W ciągu 6 godzin, jak wskazał Walijewski, poziom na przykład Soły podniósł się o metr. Wobec tej sytuacji IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne, które w przypadku zlewni Soły mają trzeci, najwyższy stopień. Alerty drugiego stopnia wydano dla pasa od południa województwo łódzkiego przez województwo śląskie po województwo małopolskie. Ponadto na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim m.in. Odrą przemieszcza się wezbranie po wcześniejszych opadach. Tam również obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Z kolei w południowo-wschodniej części kraju stan wód wzrasta w wyniku opadów burzowych. Z tego względu w województwo lubelskim i częściowo w województwo podkarpackim i województwo świętokrzyskim są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wezbrany potok odciął drogę turystce z powodu intensywnych opadów deszczu. Bardzo szybko wzbierają górskie potoki. Turystka, która we wtorek wracała ze schroniska na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim, utknęła na szlaku, przeciągał wezbrany potok. Uratowali ją ratownicy GOPR. Kobieta szła niebieskim szlakiem prowadzącym z Hali Łabowskiej do Łomnicy. Ścieżkę przecina niewielki strumyk, który przez intensywne opady deszczu zamienił się w rwącą rzekę. Turystka miał problem z pokonaniem potoku i poprosiła o pomoc GOPR. Ratownicy pomogli kobiecie bezpiecznie przeprawić się na drugą stronę, relacjonował ratownik dyżurny grupy krynickiej GOPR. Dodał, że w górach zaczyna robić się niebezpiecznie, ponieważ oprócz wezbranych potoków mogą uaktywnić się osuwiska.